Na początku stycznia bieżącego roku miejski zakład komunikacji w Nysie wyszedł naprzeciw pasażerom korzystającym z linii autobusowych i zorganizował ankietę. Ankieta trwała od 6 do 31 stycznia, a dotyczyła czytelności rozkładu jazdy. Ankieterzy podczas przejazdów autobusów pytali podróżujących m.in. o oznaczenia autobusów, czcionkę czy wykaz przystanków. W ankiecie wzięło udział 1609 pasażerów. Pytanie wyjściowe brzmiało: Czy rozkład jazdy jest czytelny? W razie odpowiedzi przyczącej zadano kolejne. Co jest nieczytelne? 82% to jest 1320 ankietowanych uznało rozkład jazdy za czytelny. Najwięcej natomiast problemów sprawiają wciąż nazwy autobusów. Prawie 50% dalej plasowały się wykazy i czcionka. Czy można mówić o sukcesie? Zarówno dyrekcja, jak i pasażerowie pamiętają 2012 rok, kiedy po raz pierwszy zmieniono nazwy linii autobusowych, co wprowadziło sporą dezorientację. Jak więc widać, pasażerowie potrzebowali nieco więcej czasu na przyzwyczajenie się do nowej numeracji i rozkładów. Bo który rozkład był czytelniejszy? Tary, kiedy były wymienione zaledwie trzy główne ulice przejazdu, czy też Nowy, na którym mamy wyszczególniony każdy przystanek?